Tomasz Dulikowski, jestem współzałożycielem stowarzyszenia Po Prostu. Tomek, powiedz, bo jesteście stowarzyszeniem od niedawna i teraz organizujecie pierwszą taką poważniejszą akcję. Powiedz, co to za akcja jest? Przybliż nam, o co w niej chodzi. Tak, jest to nasza pierwsza akcja z tym stowarzyszeniem od października. Naszą pierwszą akcją jest pomoc domu dziecka w Chorzenicach. Byliśmy tam obejrzeć, jakie panują tam warunki i przede wszystkim to, co się rzuca w oczy, to pokoje i stan ich, jak wyglądają, meble i tak dalej. I to, co nas poproszono z tej placówki, to właśnie to, abyśmy pomogli w remoncie tych pokoi. Także no, nasza zbiórka ma na celu remont przynajmniej jednego pokoju, to jest priorytet, jeden pokój, który wygląda najgorzej, a jeżeli fundusze pozwolą, to chcielibyśmy także drugi pokój wyremontować. A powiedz, rozmawiając o dwóch pomieszczeniach, jakie to są w ogóle koszty? Z czym wy się tak naprawdę musicie zmierzyć? Znaczy, przygotowywany jest kosztorys teraz tych mebli. My myślimy, że będzie to kwota nie większa niż około 5000 zł za dwa pokoje. I taką właśnie celujemy kwotę, żebyśmy chcieli uzbierać 5000 zł. Natomiast no, jeden pokój, można powiedzieć, około 2000, żeby był tak naprawdę fajnie zrobiony, to trzeba naprawdę zapłacić. Powiedz, w jaki sposób pozyskujecie te środki? No i przede wszystkim, jaki jest odzew, jakie jest zainteresowanie osób, firm, jak to wygląda? Znaczy, przede wszystkim wyprodukowaliśmy cegiełki w kwotach 25 zł i 50 zł, rozprowadzamy te cegiełki. Działamy na razie, można powiedzieć, tak w gronie naszych znajomych, przyjaciół, rodziny, rozprowadzamy je, a także staramy się wciągać firmy w tą naszą pomoc. Także no, póki co dwie firmy na pewno już zadeklarowały, że nam pomogą i dalej poszukujemy nowych firm, które nas wesprą w tej akcji. Rzesławski Mateusz. Mateusz, jesteś motorem napędowym, współzałożycielem stowarzyszenia Po Prostu. Działacie od niedawna. Powiedz, skąd taki pomysł, żeby założyć stowarzyszenie? Jesteście grupą młodych ludzi. Dlaczego akurat założenie stowarzyszenia? Ogólnie, jakie macie plany z tym związane? Pomysł był bardzo prosty. Jesteśmy osobami, które mają pracę, studiujemy, każdy ma jakieś swoje obowiązki, ale każdy również z nas ma jakiś pogląd na życie. Akurat większość, cała w sumie grupa 15 osób założycieli z tego stowarzyszenia chciała pomagać. Zebraliśmy się, idea była prosta, także doszliśmy do jednego wniosku, aby to stowarzyszenie założyć. Działamy od niedawna, już prowadzimy jedną akcję z domem dziecka. Mamy plany do następnej akcji, która będzie związana z pomocą dla Julii, dziewczynki, która ma problemy z sercem. Wspólnie z Mariuszem Czaplą, bo to w zasadzie on porozmawiał z nami na temat tej sprawy i postanowiliśmy, że zorganizujemy tą akcję. My jako stowarzyszenie włączymy się w nią i postaramy się zebrać pieniądze dla niej na operację. Zetknęliście się już pewnie z takimi sytuacjami, gdzie zwraca się do kogoś o konkretną pomoc. Nie mówię tutaj nawet o osobach fizycznych, ale o firmach. Czy firmy są skłonne przeznaczać środki na takie, na wspieranie takich działań? Jak to wygląda w waszym przypadku? No, wiadomo, sytuacja obecnie w kraju, jak na świecie, jest trudna, także większość osób na wydawanie pieniędzy raczej patrzy tak różnie, prawda? Natomiast jeżeli idziemy do danej firmy z konkretnym planem, akurat w naszym przypadku jest to obecnie zakup mebli dla domu dziecka, także każda osoba, jeszcze nie zdarzyło nam się, abyśmy mieli jakieś problemy z tym i w większości osób, do których do tej pory się zwróciliśmy o pomoc, udało nam się ją uzyskać. Czy chciałbyś komuś szczególnie podziękować za pomoc dotychczas? Tak, na pewno chciałbym podziękować europoseł Małgorzacie Handzlik za objęcie patronatem honorowym naszej akcji. I teraz chciałbym wymienić firmy, które do tej pory nas wsparły finansowo, bądź udzieliły nam bardzo dużej pomocy. Jest to cegielnia Ceramex, piekarnia Górscy oraz siłownia Planet Fitness. Dziękujemy w takim razie sponsorom i mamy nadzieję, że będą was wspierać w coraz większej ilości różne inne firmy. A tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.